Okej, jesteśmy już na żywo. Cześć, Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę z tego spotkania i witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie na to spotkanie, bo jest ono dla naszej Fundacji Różowa Skrzyneczka swego rodzaju zamknięciem ważnego projektu, którego byłyśmy częścią. I najpierw chciałabym powiedzieć trochę o tym, później przedstawię nasze dzisiejsze gościnie i oddam im głos. A najpierw powiem właśnie, że był to projekt Migajmy o miesiączce, w którym dzięki środkom z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, fundusz regionalny, mogłyśmy wspólnie, wspólnymi siłami wyszkolić pierwszą miesiączkową edukatorkę głuchą, Zuzannę Borowską, ale też szkoliłyśmy siebie i dzięki temu projektowi możemy jako aktywistki, jako działaczki Fundacji Różowa Skrzyneczka prowadzić warsztaty i robimy to. Większość tych warsztatów w ramach właśnie kończonego projektu już zrealizowałyśmy, między innymi były to warsztaty w Lubinie, Raszynie, Łodzi, Krakowie, dzieją się jeszcze w tym tygodniu, łącznie 10 warsztatów, 5 z nich to warsztaty skierowane do społeczności głuchych. Bardzo się cieszymy, bo uważamy, że to jest wielki krok naprzód i cieszymy się, że Zuzanna Borowska jest z nami, a dzisiaj z nami podczas webinaru Wiedza o miesiączce to podstawa programowa są z nami Tosia, psycholożka, Tosia Kopyt, psycholożka, nauczycielka WDŻ i edukatorka seksualna, która prowadzi wiele lat już profil WDŻ dla zaawansowanych, szkoli, edukuje i tego roku w tym miesiącu wydała swoją pierwszą książkę, Skąd się biorą dzieci, ale tak naprawdę. Nie miałam jej jeszcze w ręce, ale jestem jej niezwykle ciekawa i nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła ją już przeczytać. Wielkie dzięki, Tosiu, że jesteś z nami i że edukujesz i że wydałaś książkę, która na pewno jest wspaniała i bardzo nam potrzebna. Jest z nami też Zuza Muczko. Ja zaraz oddam głos, przepraszam, teraz mam słowo tak związane z wejściem na wizję i zawsze lekkie nerwy na początku mi towarzyszą, więc przepraszam. Zuza Muczko, psycholożka, edukatorka seksualna, seksuolożka, związana wiele lat z grupą Ponton i od kilku lat też z naszą Fundacją Różowa Skrzyneczka. Jesteśmy dziś razem z Martyną Baranowicz z Fundacji i razem będziemy ten webinar współprowadziły i oczywiście są z nami osoby tłumaczące na polski język migowy, Kamila Skalska, Irena Piecha. Bardzo Wam dziękujemy i teraz czuję, że możemy już chyba ten webinar rozpoczynać, a wiem, czego zapomniałam, a co absolutnie muszę dodać. Szkolenia, które przeszłyśmy dzięki wspomnianemu projektowi, to były szkolenia z profilaktyki ginekologicznej, onkologicznej, z metodologii prowadzenia warsztatów z tutaj tu obecną Zuzą Muczko oraz z rozwoju seksuologicznego dzieci na Uniwersytecie SWPS. I to już chyba wszystko, co ja miałam powiedzieć w ramach tego wstępu i bardzo serdecznie Was jeszcze raz witam i już teraz oddaję głos Martynie, a zaraz później Martyna oddaje głos naszym dzisiejszym gościniom. Dzięki, Ada. Cześć wszystkim. Jesteśmy tu z kilku powodów. Oczywiście dużym, ważnym powodem jest to, co powiedziała Ada, czyli to, że jesteśmy po kilku dla nas bardzo istotnych szkoleniach, które pozwalają nam tak grupowo już w sensie indywidualnie jako członkini Fundacji Różowa Skrzyneczka wchodzić z tymi warsztatami i edukować, ale też takim ważnym dla nas argumentem, żeby się dzisiaj spotkać i powodem jest coś, co nas dosyć mocno poruszyło ostatnio i pewnie osoby, które gdzieś nas obserwują, też słyszały o tym, a jest to doniesienie, które do nas dotarło z Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zmian w podstawie programowej, bo tych zmian dosyć sporo przyszło i jedną z nich ma być podobno jakby obcięcie podstawy programowej właśnie o między innymi o naukę na temat cyklu menstruacyjnego, jeszcze inne o profilaktyce i takim, no po prostu edukacji na temat AIDS na przykład, więc te doniesienia nas bardzo zmartwiły. Nie było to opisane jakoś bardziej szczegółowo, więc postanowiłyśmy też stworzyć petycję, żeby dostać też taki
oddźwięk od osób obserwujących i dowiedzieć się, co o tym myślicie. Pod petycją podpisało się ponad 700 osób, więc całkiem sporo. I z tą petycją i z listem, gdzie były konkretne zapytania, poszłyśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej. I z tego, co wiemy, to ta petycja tam dotarła i czekamy na odpowiedź. Cierpliwie, niecierpliwie, no mam nadzieję, że nie będziemy długo czekać. Mimo, że nie mamy odpowiedzi, chcemy jednak o tym porozmawiać, bo wydaje nam się to ważny moment, żeby przypomnieć sobie przede wszystkim, dlaczego miesiączka i nauka o miesiączce, ale taka pełna nauka o miesiączce, czyli nauka o cyklu, o budowie naszego ciała i wszystkim, co z tym związane, jest na tyle ważna, że musi być w tej podstawie programowej. Więc chyba od tego chciałabym zacząć. Chciałabym was zapytać, Zuza i Tosia, co na ten temat myślicie i dlaczego właśnie ta wiedza powinna być w podstawie programowej. Nie wiem, czy któraś z was ma ochotę zacząć, czy ja mam wywoływać, tak zawsze... Może jakoś pójdzie. Tak, dobra, to zaczęłam, to pociągnę to. Ja mam takie mieszane uczucia co do tego, bo z jednej strony absolutnie się zgadzam z tym, że wiedza o miesiączce jest bardzo, bardzo ważna i absolutnie powinna być uczona, jakby wszyscy powinni mieć tę wiedzę po prostu, bez względu na płeć i też od wczesnego wieku. W podstawie programowej biologii, no to zazwyczaj jest to rzeczywiście robione tak wcześnie jak się da, czyli w czwartej klasie, no bo w klasach 1-3 nie ma tego przedmiotu, nie ma też WDŻ-u, więc tutaj jakby zawsze było to no jakoś tam w miarę okej. Ja rozumiem te zmiany też w ten sposób, bo one tak były opisane, że jakoś ministerstwo chce rezygnować ze szczegółów, żeby dać więcej miejsca nauczycielom na jakiś tam samodzielny wybór tego właśnie, co bardziej szczegółowo omówią. I ja też patrząc na całość, widzę, że ten cykl wypadł, jakby taki punkt, który dotyczy tam opisu tego cyklu, ale na przykład no, staram się widzieć, że został punkt o dojrzewaniu. No i nie wyobrażam sobie opowiedzieć porządnie o dojrzewaniu bez mówienia o miesiączce. Natomiast wyobrażam sobie też prowadzenie tego punktu o cyklu w sposób, który jest przeładowany informacjami, które w tej podstawówce nie są potrzebne, nie? Czyli nazwy tych faz, nazwy i konkretne tam, wiecie, wykresy tych hormonów, które co, kiedy i robią. Ważne jest, co się dzieje, nie? Ale myślę sobie, że wystarczy wiedzieć, co się dzieje bez dokładnej wiedzy biologicznej, co za to odpowiada. Ja mam też takie doświadczenie, może jakby, nie wiem, gorzkie, że tak powiem, że mimo tego, że to było dotychczas w podstawie programowej, to jak prowadziłam lekcję o miesiączce w liceum, na poziomie liceum, to tej wiedzy jest malusieńko, prawda? Znaczy w sensie, jak ja gdzieś tam zadawałam jakieś pytania, czy o anatomię, czy o właśnie cykl, no to jakby są wielkie znaki zapytania w oczach uczniów i uczennic, przynajmniej tak jak ja mam takie doświadczenie. Więc ja może to takie jest, wiecie, nie wiem, zgorzknienie teraz nauczycielki, ale no mam takie poczucie, że ta podstawa programowa się w jakimś ograniczonym może stopniu przekłada na wiedzę, nie? Mam też takie doświadczenie, że słyszałam o nauczycielach, którzy dużo poświęcają czasu, nauczycielach biologii teraz, nauczycielkach, którzy dużo czasu poświęcają na ten temat, bo uważają, że to jest ważne, a są nauczyciele, nauczycielki, którzy przelatują ten temat jak najszybciej, bo jakoś jest im z nim niezręcznie, nie? Więc ja mam takie trochę, że chciałabym, żeby wszystkie dzieci w Polsce i wszyscy dorośli w Polsce mieli rzetelną wiedzę o menstruacji i na pewno się zgadzam, że żeby tak było, to musi być w szkole, nie? Bardzo liczę na ten nowy przedmiot, który został zapowiedziany właściwie bardziej przez ministrę zdrowia póki co, niż przez ministrę edukacji teraz, czyli edukacja zdrowotna, tak? I to, no to zostało jakoś tam zapowiedziane wstępnie jako wspólny projekt. Bardzo na to liczę. Tego oczywiście nie będzie od września tego roku, bo to jest niemożliwe i tego nie dałoby się też dobrze przygotować na wrzesień tego roku. No ale no jakby to jest jakiś rocznik, który będzie w tym roku szedł, nie? I jakby też oczywiście jemu się należy ta wiedza miesiączkowa i fajnie, żeby ona była, no aczkolwiek po prostu dużo, dużo w tym zakresie kuleje jeszcze, nie? A no i jeszcze oczywiście bym podkreśliła to, co Martyna powiedziała, że to były propozycje, nie? Więc jeszcze jest taka szansa, że tego w ostatecznej wersji nie będzie, nie? No czekamy,
gdzieś tam no przed czerwcem muszą się te ostateczne, ostateczny wygląd tych podstaw programowych musi być ukazany, nie? Więc ja mam takie mieszane uczucia. No, mi bliskie jest to, co mówisz, Tosia, bo też cieszę się, że odezwałaś się pierwsza jako nauczycielka, jako osoba, która jest na co dzień w tym systemie szkolnym, bo rzeczywiście też jak się gdzieś zgłębiałam w ten temat, to tak no, słabo, że to wycinają, ale rzeczywiście pomyślałam, że to może być bardziej zniuansowane. No, moje doświadczenie jako osoby wchodzącej do szkoły na chwilę i przeprowadzającej warsztat, rzeczywiście jakby widzę to, że osoby, które już miały na biologii ten cykl miesiączkowy, to często właśnie duże oczy, znaki zapytania i w sumie nie do końca wiem, co było na tej biologii, bo okazuje się, że cały proces łącznie z podstawami nadal jest nowy i ciekawy. Tutaj no, ważne jest, żeby on się pojawiał. Też słyszałam o tej edukacji zdrowotnej, że teoretycznie chodzi o to, żeby przenieść ten temat cyklu miesiączkowego na inny przedmiot, ale to jest takie mocno właśnie gdybanie, co będzie, to były prekonsultacje, teraz dalej eksperci siedzą nad tą podstawą programową, więc myślę, że no, trzeba tu poczekać, no ale oczywiście zgadzam się z tym, że gdzieś to w przestrzeni tej podstawy programowej ten cykl miesiączkowy musi się znaleźć i musi być omawiany. Pamiętajmy też, że on zostanie w podręcznikach, dlatego to, że teraz ministerstwo wytnie parę rzeczy z podstawy programowej, to nie sprawi, że zmienią się podręczniki od 1 września, bo to jest zbyt skomplikowany i długotrwały proces. I ja w ogóle sobie myślę tak znowu, może pesymistycznie, mam nadzieję, że w dalszej części rozmowy będę mogła coś optymistycznego dodać, ale że wielu nauczycieli i nauczycielek nie do końca wie, co dokładnie jest w podstawie programowej, a co nie. Teraz być może sprawdzą to dokładniej, bo się o tym mówi, ale myślę sobie, że wiele osób po prostu będzie prowadziło lekcje dalej tak samo, jak prowadziła i tak będą szli podręcznikiem po kolei. Więc zastanawiam się, na ile to zmieni w ogóle taką codzienność nauczycielską, szkolną. Na pewno zaangażowani nauczyciele, którzy się wczytają i być może się ucieszą, że coś zniknęło, bo nie lubili jakichś takich teoretycznych tematów, no to chętnie z tego zrezygnują. Ale jakoś bym się nie spodziewała, żeby to były ogromne zmiany na dużą skalę też. Chociaż życzę tego, no bo ta podstawa jest przeładowana, więc życzę tego uczniom i uczennicom w Polsce. A teraz tak myślałam sobie, tylko chciałam dodać, że za to pozytywny aspekt może całej sytuacji jest taki, że ten temat miesiączki się pojawił gdzieś tam w przestrzeni, znowu z jakiegoś powodu, gdzieś wyszło to, gdzieś ludzie się oburzyli, może pojawiły się jakieś refleksje, że właśnie może powinniśmy mówić o tej miesiączce, więc wątpię, żeby to miało jakiś ogromny wpływ na całą sytuację, ale jakoś teraz tak mnie natknęło, tak bardziej właśnie pozytywnie, że może to niesie za sobą jakąś też małą zmianę, chociaż u jednostek. Dzięki dziewczyny za te refleksje. Myślę, że jako Fundacja Różowa Skrzyneczka my tak bardzo mocno odczułyśmy to, ponieważ wiązałyśmy z wyborem nowej władzy jakieś nadzieje, nie tyle, że duże, tylko jakieś nadzieje na zmianę. No i jeżeli dostałyśmy jako aktywistki, jako osoby zaangażowane w szeroko pojęty temat dojrzewania, menstruacji, dostałyśmy od razu zmianę, która sprawia, że z podstawy programowej dla szkół podstawowych wylatuje temat cyklu menstruacyjnego, kiedy przez wiele lat trąbiłyśmy o tym, że za mało i za mało rzetelnie mówi się o miesiączce, no to po prostu poczułyśmy się lekko nieswojo, szczególnie, że czujemy, że czułyśmy wcześniej, że ministerstwo może mieć dobre plany związane z tymi zmianami w zakresie menstruacji i zaniosłyśmy do Sejmu w ramach całej okresowej koalicji projekt ustawy, w której temat tego, żeby ta edukacja okołomiesiączkowa była szersza, był obecny. Więc po prostu odczułyśmy jakoś to trochę tak, że coś tu się dzieje nie tak, jak miało być. Więc zainterweniowałyśmy, z czego się bardzo cieszymy. Mamy oczywiście nadzieję wszystkie, że to jest tylko dlatego tak, że pojawi się w szkołach w końcu edukacja seksualna kompleksowa, wpisana na stałe w podstawę programową jako przedmiot obowiązkowy. No, na to czekamy, ale tych zapowiedzi ani żadnych konkretów jeszcze nie ma i tak jak powiedziałaś Tosiu, raczej jest to temat podjęty przez ministra zdrowia Izabelę Leszczynę, a nie ministra edukacji narodowej Barbarę Nowacką. Znaczy to ja dodam tylko, bo widzisz, chwała wam za to, że ruszacie ten temat i jak najbardziej, wiesz, trzeba krzyczeć, że to jest ważny temat,
ale faktycznie widzisz to, co powiedziałaś, że wy macie takie wrażenie, bo, a ja mogę mieć inne wrażenie, bo ja byłam też razem z Fundacją Sekset.pl w Ministerstwie Edukacji, no niecały tydzień po jakby wybraniu nowej ministry na to stanowisko i rozmawialiśmy o tej edukacji seksualnej, no w sensie bardziej zdrowotnej, czy o tym, nie, o tym nowym przedmiocie i ja nadal wierzę w to i mam takie wrażenie, że jak najbardziej ministerstwo tego chce i to jest kierunek, który chce objąć i bardziej tutaj miałam na myśli, że rzeczywiście wydaje mi się po prostu, że ministra edukacji oficjalnie nie powiedziała o tym przedmiocie, a ministra zdrowia wiem na pewno, że powiedziała, bo czytałam to, ale jak najbardziej tutaj myślę, że pracują nad tym razem i ja jakby mam nadal takie wrażenie, że to jest też kierunek, który Barbara Nowacka chce, wiesz, realizować. Trzymam za nią mocno kciuki. Dobra, to co, Martyno, drugie pytanie chyba do dziewczyn. No, ja myślę, że możemy teraz, chociaż już trochę w sumie zaczęłyście o tym mówić, gdzieś chyba też to się trochę zaczęło się o tym mówić, ale chciałabym jakby jeszcze dopowiedzieć trochę, żebyśmy, zanim zaczniemy mówić o tym, jak robić dobrze warsztaty i tak dalej, zastanowiły się na tym, na momencie, w którym jesteśmy. Oczywiście teraz ten moment jest trochę zmienny, bo właśnie jest ta nowa władza, być może przychodzą te zmiany, ale no jak to ostatnio w waszej praktyce było? Ty Tosia, masz to w ogóle praktykę z nauczania takiego, no jesteś nauczycielką w szkole, ale Zuza także odwiedza często polskie szkoły, więc chciałam was zapytać, jaka jest sytuacja z trochę z budżetami, a trochę po prostu z tą wiedzą o edukacji o miesiączce, o dojrzewaniu na różnych przedmiotach, bo ona się potrafi pojawić na różnych przedmiotach. Czy określacie to, że jest, nie wiem, ogólnie bardzo, nie wiem, na przykład słabo wszędzie, czy po prostu jest to bardzo zróżnicowane, czy, no nie wiem, jakie macie tak na razie ogólnie myśli na temat takiej aktualnej sytuacji w szkołach a propos tego tematu? No ja bym powiedziała, że jest kiepsko, ale że jest różnie. Znaczy jakby z tego średnią wyciągnąć, to jest kiepsko. Trochę tak jak Grupa Ponton mówiła, nie, miał w swoim raporcie, że WDŻ ty na dwóje, ale chociaż bardzo mnie tam serduszko bolało, że jednak no mało to jednak jest zaznaczone, że jest bardzo różnie. Ja zauważam wśród nauczycieli i nauczycielek WDŻ-u, których też nie znam, no bo są różne grupy, które nas łączą, że kilka lat temu zaszła pewna zmiana, że tak jak jeszcze 5-6 lat temu dominującą narracją była taka, że uczymy z tego jedynego podręcznika, który jest dopuszczony i który jest no, po prostu nudny i nierzetelny, powiedzmy sobie szczerze, że jak ktoś szukał materiałów, to się dowiadywał, no, że ten podręcznik jest super, to przez pandemię, która wymusiła na nauczycielach i nauczycielkach tworzenie własnych prezentacji i wymienianie się nimi, to naprawdę bardzo działało w tej grupie zawodowej, to potem mam wrażenie, że pojawiło się coraz więcej nauczycieli i nauczycielek, którzy krytycznie patrzą na ten podręcznik, którzy chcą inaczej uczyć tego WDŻ-u, którzy stawiają na rozmowę z klasą i na odpowiadanie na ich potrzeby. I mam wrażenie, że ta grupa wzrosła. To nadal jest jakiś tam pewnie margines, nie odważę się na procenty, bo to by było totalne zgadywanie, ale mam takie wrażenie, że on wzrósł ten procent, nie? Więc zawsze apeluję, że jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym i zastanawiacie się, czy wypisać, czy nie wypisać, bo tak powinno być formalnie, ale w niektórych szkołach i tak są zapisy z WDŻ-u, to apeluję, sprawdźcie, bo być może jest tam ktoś fajny, kto się stara i do kogo mało kto trafia, bo się naczytali w mediach społecznościowych, że WDŻ jest do bani. I jakby ktoś nawet nie ma szansy. Z tego przedmiotu według prawa można zrezygnować w każdym momencie trwania roku szkolnego, więc nie ma żadnego powodu, znaczy nie ma żadnego problemu, żeby się zwolnić po pierwszej, drugiej, trzeciej lekcji albo w dowolnym momencie, nie? Bardzo, bardzo zachęcam, bo uważam, że te lekcje są super ważne. Czasami, właśnie, to będzie pasowało do tematu miesiączki, przywołuję przykład mojej koleżanki, z którą robiłam wywiad zresztą, o robieniu edukacji seksualnej w szkołach i ona powiedziała coś takiego, że miała taką sytuację, że miała akurat dzieloną lekcję, to też jest kontrowersyjne, bardzo często w internecie, dzielić. Więc od razu powiem, można dzielić i to nie znaczy, że się
zataja jakieś informacje przed drugą grupą. Można robić lekcje z chłopakami o miesiączce i z dziewczynami o miesiączce. Akurat o miesiączce uważam, że bardzo warto porozmawiać z tą grupą, która właśnie będzie menstruować, bo ta grupa potrzebuje jakby więcej się o tym dowiedzieć, pogadać o tym w inny sposób, w taki bardziej osobisty, i to jest trudne, kiedy jest cała klasa i części to po prostu nie dotyczy. Co nie znaczy, że cokolwiek my zatajamy przed tą drugą grupą. I ona miała właśnie tą dzieloną lekcję i jedna dziewczynka z jakimś ogromnym takim wahaniem, wstydem powiedziała, że no ona się tak obawia, że po prostu jest ostatnią dziewczynką w klasie, która jeszcze nie menstruuje. To było dla niej bardzo trudne. I zobaczcie, że to jest taka rzecz, w której żaden dorosły jej nie pomoże. Żaden. Bo jej mama najlepsza na świecie choćby nie była, no to co ona jej powie? Powie, no coś ty, no każdy w swoim tempie, no ale pewnie nie jesteś ostatnia. No tylko, że nastolatka tego nie kupi, jakby nie uwierzy w to. Nie? No bo co ta mama może wiedzieć na temat tego, czy jej koleżanki menstruują? No przecież nic, tak? No oprócz tego, że tak, no każdy w swoim momencie, no ale ją boli, że ona ostatnia, tak? I no, nie? Jakoś chyba umiemy się w to wczuć. I ona to powiedziała i usłyszała od tych dziewczyn na tym WDŻ-cie, ej, ale ja też jeszcze nie. I taka się, wiecie, więź między nimi tam wywiązała, która no jest nie do zrobienia w domu, ani z książką, ani z żadnym dorosłym, nie? To jakby to dadzą tylko rówieśnicy. Więc ja czasami mówię, że nawet średnia lekcja, powiedzmy, może być fajna. Bzdur nie słuchajmy, to może być szkodliwe. Tam się wypisujmy, jak najbardziej. Ale na fajne i takie w porządku lekcje uważam, że naprawdę warto chodzić, bo to jest coś, co nas dotyczy. To jest to, że możemy w ogóle doświadczyć tego, że o tym można gadać w grupie. Naprawdę. Ja sobie tak czasami myślę, nawet jak te moje dzieciaki nic nie zapamiętają z tego, co ja mówię, nie, żadnych konkretów, to wyjdą po iluś tam godzinach patrzenia na kobietę, która gada o seksualności, o miesiączce, o ciele, o penisach, sromach i tak dalej. I wiecie, głowa jej nie wybucha, nie wiem, tu na rękach jej włosy nie zaczynają rosnąć, nie? Nie czerwieni się, nie jąka się. I to jest według mnie ogromna rzecz, nie? A tu będzie optymistycznie, nie? I myślę sobie, że to jest duża rzecz, którą oni mogą, która tam się jakoś kumuluje w doświadczeniach, nie? I jak oni potem będą musieli u lekarza, lekarki z partnerem, partnerką powiedzieć coś tam, nie? O anatomii, o miesiączce czy coś, myślę, że będzie im chociaż trochę łatwiej. I tak sobie też, wiecie, poprawiam humor, że tak powiem, że to jest coś, co mogę dać, nawet jeśli nie zapamiętają właśnie, która faza jest która, nie? W miesiączce i nawet jak nie zapamiętają, co to jest owulacja. Chociaż wolałabym, żeby zapamiętali. No, tu się zgadzam, że jest różnie i też ta twoja refleksja, ja pamiętam, mówiłaś, to jak była premiera właśnie naszego raportu pontonowego właśnie, że często dzieciaki nie idą w ogóle na te zajęcia z WDŻ-u, bo z założenia spodziewają się, że tam będą jakieś głupoty. Zostało to ze mną nadal i rzeczywiście warto się zapisać. Też się zgadzam z tym, pójść, najwyżej się po prostu wypisać, bo może się okazać, że się trafi na naprawdę super osobę prowadzącą, ale ogólnie mam poczucie, że jesteśmy w procesie zmiany na lepsze, chociażby to, ile maili otrzymujemy tutaj do różowej skrzyneczki z chęcią, żeby przeprowadzić warsztaty po prostu w całej Polsce i często te szkoły chcą po wiele tych warsztatów dla każdej klasy, na młodszych dzieci, starszych dzieci, więc to jest jakaś zmiana, bo myślę, że tak samo w grupie Ponton otrzymujemy dużo jakby zaproszeń, że coraz bardziej się otwierają rodzice, osoby pracujące w szkołach, dyrekcje. Tutaj na pewno, bo wprost niektórzy mi też mówią mailowo czy telefonicznie, że czekali, aż się na przykład kuratorzy, kuratorki zmienią po prostu w niektórych konkretnych województwach, bo wcześniej się bali kontaktować i zapraszać, żeby nie mieć po prostu kłopotów jakichś. Więc jesteśmy w zmianie, natomiast myślę, że dużo pracy przed nami, wśród nas wszystkich dorosłych, nie wśród młodych osób, tylko dorośli tutaj mają najwięcej pracy do wykonania, do też właśnie jeszcze bardziej tak uwewnętrznienia, zrozumienia, dlaczego ta edukacja na temat miesiączki, ogólnie edukacja seksualna jest ważna. Ja osobiście tutaj w kontekście miesiączki mam taką swoją hipotezy, że to jest w ogóle trochę szerszy problem też w kontekście akceptowania kobiecej fizjologii i w ogóle też kobiet podejścia do własnej fizjologii i że tutaj oczywiście kulturowo to działa, ale że no mocno jest to spychanie nawet w tej grupie osób doświadczających miesiączki i menstruujących tego tematu gdzieś w ten bok i tu też jest dużo pracy do wykonania własnej, wśród nas wszystkich mam takie poczucie.
Ale to się dzieje. To się dzieje, ja to widzę, ja to czuję. Może też się łapię tych pozytywnych rzeczy, żeby mieć motywację do pracy i się nie wypalić. Ale rzeczywiście gdzieś tam te podziękowania ze strony, jak przyjeżdżam do szkół, to widzę rzeczywiście, że te szkoły się cieszą, że się przychodzi, że się rozmawia. I też taką świadomość, że no my tego nie potrafimy, potrzebujemy kogoś, kto się na tym zna. I super. I też coraz częściej są jakieś potrzeby szkoleń, spotkań dla rodziców, właśnie dla osób pracujących w szkołach. Więc ja jestem jakoś tak pozytywnie, optymistycznie nastawiona. No jeszcze fajnie, gdyby to jednak zeszło z trzeciego, jakby z NGOS-u, z organizacji na system, nie? Na to, żeby to było ze strony ministerstwa, ale no zobaczymy, nie? To w dalszych krokach. Dzięki Wam. Właśnie a propos tego, co mówicie, tutaj osoba słuchająca napisała komentarz, który w sumie potwierdza też to, co mówicie, że w naszej szkole jest bardzo dobra nauczycielka WDŻ. Uważam, że tam są poruszane bardzo ważne tematy, czasami takie, o których z nikim inne dzieci nie porozmawiają. No i to jest właśnie o tym, że chyba zależy, w sumie na każdym przedmiocie trochę zależy od osoby, prawda? Jak się okazuje, że każdy przedmiot może być albo uwielbiany, albo hejtowany przez to, że ktoś no, nie ma dobrego porozumienia z dziećmi. Ja pamiętam, że jak miałyśmy też webinar o miesiączce w szkole, tak trochę ogólnie, nie tylko o tych warsztatach i tak dalej, to pamiętam, że wtedy Iwona Chmura-Rutkowska mówiła o tym, chyba, albo któraś inna gościni, o tym, że super jest po prostu jako osoba nauczycielska mówić o tym, że się sama menstruuje na przykład. A propos takiego w ogóle skracania dystansu, takiego normalizowania, że jest to jakaś dodatkowa rzecz, która nie wynika z wielkiej wiedzy, tylko po prostu z takiego czystego, nie wiem, pokazania, że skoro nauczycielka się nie wstydzi menstruacji, no to może uczennice też jakoś z tego skorzystają. Super, to ja myślę, że teraz byłoby fajnie taki w sumie główny nasz temat wprowadzić, który pewnie jest bardzo obszerny, więc nawet jeżeli nie powiemy o wszystkim, to chciałam Was zapytać o jakieś takie najważniejsze dobre praktyki, czy porady, czy Wasze spostrzeżenia, w jaki sposób robić dobrze taki warsztat, albo robić dobrze takie, albo prowadzić dobrze WDŻ, bo tutaj jesteście też z różnych trochę sfer, więc albo jakieś takie rady dla osób nauczycielskich, a z drugiej strony dla osób aktywistycznych, które wchodzą do tych szkół z zewnątrz i robią warsztaty, czy o miesiączce, ale też o dojrzewaniu, czy o edukacji seksualnej. Co Wam, nie wiem, przychodzi pierwsze na myśl, jakie byście miały tutaj, nie wiem, złote rady dla osób. Dla mnie taką kluczową rzeczą, jak teraz mówiłaś, od razu o niej pomyślałam, jest autentyczność i też bycie sobą w trakcie. Też ludzie ogólnie, ale też młode osoby bardzo szybko wyczuwają, jak ktoś wchodzi w jakieś takie role, które nie są też dla niego jakoś takie naturalne i gdzieś się tak kreuje na coś. Ja też takie mam doświadczenie, jak czytam zawsze, mam ankiety ewaluacyjne po warsztatach, to bardzo częstym komentarzem takim dodatkowym jest też to właśnie, że no nie wiem, pani prowadząca luźna, fajna, otwarta, ja żartuję, ja wchodzę w żarty, jeżeli nawet żart nie jest może jakiś super, nie wiem, wysublimowany, intelektualny, jak mnie bawi, to się zaśmieję, więc myślę, że to jest taka rada dla wszystkich, bym powiedziała, że to bycie sobą, też autentyczność w tym, że jeżeli czegoś nie wiemy, to po prostu powiedzieć, że a tego nie wiem, to jest ciekawe, sprawdzę, wrócę do Was z odpowiedzią. Ja osobiście też lubię taką dość równościową taką relację, żeby nie być w tym takim systemie pani nauczycielka gdzieś tam na górze i uczniowie siedzą z dołu, patrzą na nią. I lubię prowadzić dialog, lubię się pytać. Uczę się dużo też ja prowadząc i też o tym mówię, że dla mnie też jest to kształcące i takie wnoszące, więc po prostu być tak w kontakcie, nie wiem, ja osobiście uwielbiam pracować z nastolatkami, ja się świetnie też czuję, więc ja się czuję jak ryba w wodzie na tych zajęciach,
I mam wrażenie, że oni to czują i jeżeli my to lubimy, to, to jakoś tak oddaje i wtedy też ta atmosfera się robi lepsza, a tu na przykład odwołam się do tego właśnie naszego pontonowego raportu, którego też jestem współautorką, że temat, jakby kwestia atmosfery na zajęciach była jedną z najczęściej też podnoszonych przez osoby, które uczestniczyły w badaniu, które mówiły, że no nawet jeżeli treści właśnie były fajne, ale atmosfera była, czy były poprawne, merytoryczne, ale atmosfera była taka, że wszyscy siedzieli zestresowani, no to automatycznie jakby już dużo gorzej oceniali te zajęcia. Więc no na pewno to jest dla mnie taka kluczowa rzecz, żeby być dla nich i też właśnie wchodzić i odczytywać to, jak oni się czują i gdzieś tam być z nimi w takim dobrym kontakcie. Mnie przyszło do głowy, że jeżeli ktoś zaczyna, to chyba bym radziła, żeby sobie w ogóle stanąć przed lustrem i trochę czy poprowadzić takie zajęcia przed tym lustrem, czy powypowiadać różne zdania, bo myślę sobie, że większość z nas nie gada o miesiączce jakoś dużo, nie? Gdzieś tam ze znajomymi. No nie mówię oczywiście o aktywistkach i tak dalej, tylko no ja, takim przeciętnym nauczycielu, nauczycielce. Bo trudno jest mieć tą autentyczność, jak się te rzeczy mówi pierwszy raz, nie? Jak się pierwszy raz mówi słowo, nie wiem, miesiączka, nie wiem, pochwa i tak dalej. I to jeszcze przy młodych ludziach, nie? Bo to jest różnica. Więc ja bym powiedziała, że warto sobie właśnie poćwiczyć, bo to nam może potem ułatwić. Ja mam też w kontrakcie taką jedną zasadę, która jest właściwie dosyć nieszkolna, no ja jestem w systemie i mimo to ją wprowadzam, to znaczy dobrowolność. Mówię tak, że oczywiście, że są pewne zasady, które nas tu obowiązują, bo jesteśmy w szkole, no ja jestem nauczycielką, wy jesteście uczniami, uczennicami, to jest, nie, i tak dalej, nie wiem, tam dzwonki, telefony i tak dalej, no tu nam jakby system wyznacza konkretnej szkoły jakieś tam ramy, ale u mnie jest o tyle wyjątkowe to, że zawsze możecie powiedzieć nie chcę i ja nie będę was namawiać i nie będę pytać czemu, ani namawiać, ani zmuszać, ani nic takiego. Więc jak będzie jakiekolwiek ćwiczenie, którego nie chcecie robić, albo jakiekolwiek pytanie, na które nie chcecie odpowiadać, to po prostu mówicie nie chcę i to jest koniec tej dyskusji. Nie? Czasem sobie żartuję, że wiecie, jak wszyscy powiedzą, że nie chcą, to ja będę gadać przez 45 minut, no i mi nie przeszkadza, ale nie wiem, co wy na to. Więc tak trochę pokazuję, jak to się skończy, ale nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby wszyscy się wypieli. A myślę też, że ta zasada jest naprawdę bardzo ważna też w kontekście całej edukacji seksualnej, bo jeżeli ja mam mówić, że pewne rzeczy są intymne na przykład, albo że pewne rzeczy wymagają obustronnej zgody, no to ja nie mogę stosować nacisku, nie, na tych lekcjach, bo to się po prostu będzie kłóciło. Więc to na przykład jest dla mnie ważne. I taka rzecz zupełnie może praktyczna, ja lubię mieć ze sobą jakieś gadżety, nie, jakieś rzeczy, które po prostu pokażę, które puszczę, żeby każdy sobie dotknął i zobaczył. Mam taki podział, że w podstawówce zazwyczaj to są podstawowe rzeczy, podpaski, tampony, kubeczki i majtki menstruacyjne, bo one się zrobiły bardzo popularne w najmłodszej grupie. A w szkołach ponadpodstawowych już wszystko, że tak powiem, czyli i dyski, i gąbki, i gąbkowe tampony. Pokaż, dobra. To po kolei, wiecie, bo to czasem się wydaje takie proste dla dorosłym, a to nie jest takie proste dla dzieciaków, więc na przykład pokazuję różnicę, nie, że wkładka i podpaska, nie, i jaka jest różnica, nie, i nie, bo to są zawsze śmiechy, że chłopaki tego nie rozróżniają, ale dziewczyny też mają pytania, jakby wkładki do czego i w ogóle, więc pokazuję. Pokazuję coś, co też nie przychodzi do głowy często, pokazuję taką typową podpaskę, no nie powiem, ale tą taką najpopularniejszej firmy i ekologiczną. Jest tak ogromna różnica w dotyku, nie? Dzieciaki to czują, bo ta jest taka, ta taka popularna, to jest taka, no taka plastikowa dotyku, no, a ta jest taka, wiecie, bawełniana jakby, więc jest duża różnica, żeby sobie wiedzieli, jaka jest to różnica. Ostatnio poprosiłam znajomą, bo ja już nie mam i mam, słuchajcie, w swoim kuferku wodorzutowym pieluchę. Odkąd mi w podstawówce jeden z drugim rzucił ha, 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 podpaska jest jak pielucha, to noszę, żeby pokazać, stary, to jest różnica, nie? Żeby mieć pod ręką i po prostu, wiecie, od razu, nie? No bo jakby czwarta, piąta, szósta klasa to jest specyficzny moment na uczenie o takich rzeczach, nie oszukujmy się. I to jest jakby inaczej niż w innych grupach wiekowych.
i chciałam być przygotowana. Podpaski wielorazowe, tu mam taką mega, mega wielką, wkładki wielorazowe też. Od razu powiem, nie trzeba mieć tego wszystkiego ze sobą, nie? Jakby te podstawowe rzeczy, no oczywiście warto, ale absolutnie nie trzeba, wiecie, ja jestem uprzywilejowana, bo ja to dostałam od firm za to, że to pokazałam na Instagramie, mówię wprost. I dlatego mam ten kuferek taki, a nie inny, nie? Chociaż dużo rzeczy można dostać teraz bardzo tanio już teraz, z tego co słyszałam. Majtki menstruacyjne też bardzo warto, też je można dostać chyba gdzieś już dosyć tanio, bo jednak fajnie sobie wymacać ten wkład, który jest, nie? Bo ludziom też się może wydawać, że to jakaś taka pielucha, a zupełnie tak nie jest, one są minimalnie grubsze od zwykłych majtek. Mam też zwykłe majtki, słuchajcie, które biorę i mam taką metodę, że biorę krzesło takie typowo szkolne i naciągam te majtki na przednie nogi tego krzesła i jakby zakładam temu krzesłu pod paskę, są śmiechy wtedy, że o, krzesło ma miesiączkę i ha, 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 ha. Ale fajnie, bo to się jakby rozluźnia atmosfera. A słuchajcie, naprawdę miałam w podstawówce taką reakcję od osoby, która wiem, że gadała o tym w domu dużo i sama mówiła, że ma x książek na ten temat, ale jak zobaczyła, jak ja nakładam tą podpaskę na to krzesło, że tak powiem, na te majtki, to miała takie, ojej, nie tak to sobie wyobrażałam. Nie? Więc to jest bardzo ważne, bo my jakoś tak uznajemy, że to jest logiczne, gdzie tą podpaskę przykleić, a no nie wiem, no ja pamiętam, że jak byłam mała, to nie było takie dla mnie oczywiste, a jeszcze te skrzydełka to już w ogóle, nie? To się przykleja nie tam, gdzie trzeba i wiecie, i się gubi, jak człowiek nie ma wprawy. No są tampony, zawsze pokazuję największy tampon i najmniejszy tampon do porównania sobie. Oczywiście rozwijamy. Czasem fajnie jest też, jak są takie, że tak powiem, jednostki trudniejsze w prowadzeniu lekcji, to daje taki challenge, żeby oderwać sznureczek od u mnie ostatnio dziewczyna oderwała. Tak, 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 ale nie, u mnie też było tak na lekcji, właśnie dziewczyna oderwała, ale jest fajne, bo tak jak jeszcze, no bywa tak, że chłopaki na początku są tacy ble, ble, no to tutaj wchodzą, no bo tutaj można siłę pokazać, tak, więc tak trochę ich podchodzę, ale jakby z absolutną życzliwością, zresztą jak wyrwą, to po pierwsze, no to nigdy nie idzie łatwo, tak, więc to jest też takie uspokajające dla osób, które będą tego używać, dobra, no to naprawdę, tak, no jeszcze zachęcam, żeby sobie przed oczywiście sprawdzić, ale takie no pocieszające, że to nie jest tak, że to po prostu, wiecie, samo odpadnie, nie wiadomo kiedy, a po drugie, jak się oderwie, to ten tampon się potem tak fajnie rozwija, przynajmniej te, które są tak zbudowane w ten sposób i fajnie można pokazać właśnie, jak on jest zbudowany i na czym polega ta chłonność i w ogóle, więc to jest taki plus. No pokazuję też z aplikatorami, bo jednak aplikatory bywają wybierane przez osoby, które zaczynają swoją przygodę. Pokazuję też, tutaj mam tekturowy, tutaj mam plastikowy, więc jak najbardziej. Mam też ciekawostkę, tego jeszcze nie pokazywałam, w ogóle to niedawno do mnie przyszło, to jest wielorazowy aplikator, no to wiecie, to jest zupełna ciekawostka, dlatego że to jedna firma produkuje, to kosztuje 120 zł i przyjechało z Wielkiej Brytanii, ale no, to bywa sensowne w niektórych krajach, w których po prostu prawie się nie używa tamponów bez aplikatorów, nie? Więc też taka ciekawostka. Kubeczki i dyski, w podstawówce bym tylko kubeczek pokazywała, bo dysk jest taki no mniej znany, więc jakby wiecie, nie chcę też zarzucić ludzi wszystkim, bo im się wszystko pomiesza, więc też takie rzeczy. No i wspominam też raczej w liceum o gąbkach menstruacyjnych, tych takich tak zwanych naturalnych gąbkach, które są wielorazowe, no i przed nimi przestrzegam, bo one z wielu powodów nie są zalecane, trudno tu zachować higienę, one są jakby według producenta trzeba je płukać w occie i potem znowu używać, wkładać do pochwy, no więc dla wielu osób to jest, wiecie, zupełnie, że nie. I co jeszcze? Aha, no i jeszcze też raczej do starszych gąbkowe tampony, nie? Które są jednorazowe i to jest taka sztuczna gąbka i są jednorazowe, więc tutaj jak najbardziej da się tą higienę zachować. Pokazuję też pudełka, bo w drogeriach są takie pudełka. Mam wrażenie, że one się naszemu czy mojemu pokoleniu kojarzą z tymi pudełkami, które rozdawały panie z różnych firm, które chodziły i robiły edukację menstruacyjną 20 lat temu i nie tylko, bo one długo chodziły, jak się okazuje.
I one wtedy rzeczywiście, przynajmniej większość chyba, tak miała napisane w scenariuszu, że mówiła, to jest takie pudełko, żebyście tam trzymały podpaski, żeby chłopcy nie widzieli, nie? Żeby móc się schować, żeby nikt nie widział. No i oczywiście, że ta narracja się zmieniła i ja tak nie mówię, tylko mówię, że to jest pudełko, bo może ktoś ma ochotę mieć ładne pudełko, tak? I wygodne, i fajne, nie? Na tampony czy na podpaski, wcale nie znaczy, że trzeba je chować, a jak ktoś ma ochotę chować, no to może chować, bo też przecież nic na siłę, ale bardziej no właśnie w ten sposób. Chyba pokazałam większość z rzeczy, którym jestem tu obłożona. A tak jak mówię, nie trzeba i absolutnie bym powiedziała, wiecie, że ta autentyczność i ten luz i ten kontakt z młodzieżą są dużo ważniejsze niż gadżety. I absolutnie można to poprowadzić, wiecie, z podstawowym zestawem, po prostu wkładka, podpaska, tampon i resztę rzeczy na przykład pokazać na, nie wiem, na prezentacji nawet, nie? Ale można też poeksperymentować i to jest na pewno super sposób, o którym może powie Zuza. Tak, poeksperymentować albo nawet jak nie mamy czasu też i przestrzeni na eksperymentowanie, to w ogóle dawać też do dotykania, w sensie te podpaski dać tej klasie, te tampony, żeby właśnie sobie rozłożyli, dotknęli, bo często szkoły w ogóle się zgłaszają na przykład, że potrzebują warsztatów, bo mają skrzyneczkę, ale dzieci zabierają, bawią się, rozklejają po szkole, po ścianach, różne rzeczy z tym robią. No i oczywiście później, kiedy przychodzi warsztat, oni mogą to zrobić sobie na tym warsztacie, no to później już ich nie interesują i rzeczywiście korzystają ze skrzyneczek, tak jak jest jej założenie, czyli kiedy się ma miesiączkę, a nie żeby badać. No bo to naturalne, że jest ta potrzeba, żeby sobie zobaczyć, jak to działa. I super właśnie, jeżeli jest jeszcze czas, to porobić eksperymenty, no bo też okej, możemy maczać w wodzie tampon, no ale miesiączka nie jest wodą, więc tutaj jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć bardziej jakąś taką strukturę gęstą, z jakimiś takimi niby skrzepami, no to też fajnie można pokazać, jak w tym, nie wiem, tamponie te skrzepy się tam w tych wgłębieniach zatrzymują, więc to jest super i dla młodszych, i dla starszych według mnie, bo rzeczywiście no nie, często znowu wrócę trochę do tego, że nie mamy... Kobiety, osoby miesiączkujące często nie mają kontaktu z własną fizjologią, że tak naprawdę trochę może to znowu zbliżyć, że ta miesiączka nie jest taka obrzydliwa, nie jest taka toksyczna i straszna, że trzeba się jej bać, bo to jest jakieś takie przekonanie, które jest nadal i też znowu takie oswajanie, żeby oglądać. Ja też w ogóle trochę taki mam też może styl, ale lubię... tak doprowadzić dzieciaki trochę szokować na zasadzie, jak rozmawiamy, że no jak ktoś ma plamę, no to oczywiście, że nie warto, nie powinno się jakoś tam wyśmiewać tej osoby, że można na przykład pożyczyć bluzę, ale mówię, ale ta osoba może nie chcieć się zakrywać, może nie chcieć zakrywać tej plamy i tak jak z plamą z musztardy będzie chodzić z tą plamą już do końca lekcji, aż pójdzie do domu i upierze spodnie. I trochę oni są wtedy w szoku tacy, no to można się nie przejmować taką plamą. Ja lubię dawać albo... Jak mówię o kubeczkach menstruacyjnych, to lubię mówić wtedy, że kubeczek jest fajny, żeby móc rzeczywiście obserwować tą miesiączkę, że ona się zbiera, w nic nie wchłania, jak się ją wylewa, można jej dotknąć, powąchać, nie? Oczy jak 5 zł wtedy, wąchać miesiączkę. Ale mam wrażenie, że to działa, że no właśnie to, co wcześniej to się mówiła, no przyszła jakaś kobita i ona tak o tym swobodnie mówi, może ja od razu tak nie będę mieć, ale może jednak właśnie coś takiego mogę spróbować już popatrzeć na tą swoją miesiączkę i tak bez takiego obrzydzenia wyrzucać tą podpaskę jak najszybciej. Więc to takie oswajanie właśnie, że pokazać to jest coś zwykłego i to jest fajne i to pokazywanie wszystkich rzeczy. I oprócz produktów menstruacyjnych, to co Tosia ma, to ja też zachęcam, chociaż to już jest często droższa sprawa, do zaopatrzenia się w modele macicy, wulwy. Gdzieś tu może dorwę swoją. Ja mam taką. Ja mam taką, że jest wyjmowaną paczką. Więc to też są super materiały, też one są zazwyczaj przyjemne, kolorowe, ładne, więc też oswajają i też ładnie można wytłumaczyć i czy anatomię, czy jak gdzieś mam macicę, to można cały proces, mam taką gigantyczną w ogóle, ale też można na nich fajnie pokazać, więc to też jest super, chociaż tak jak mówię, to już jest zazwyczaj droższa zabawa, bo nie są najtańsze, więc po kolei też właśnie nie trzeba mieć wszystkiego, osoba prowadząca jest najważniejsza, a to są tylko takie dodatki, które urozmaicają i jakoś tak się zaplątają. Zuza, ale masz przepis na taką wydzielinę gęstą ze skrzepami? Kombinuję. Okej, a z czego? Kiślami, farbą, farbkami. Taki glutek, jak masz farbę, plakatówkę.
to ostatnio ogarniałam, że plakatówki jak zasychają, to robią najpierw właśnie takiego trochę gluta i żeby to zmieszać z jakimś płynem, trochę wymyślam, bo patrzę na Instagramie, na TikToku, jak różne edukatorki z czego to robią i szukam, bo przydałby się jakiś taki płyn, który można kupić dla edukatorek, edukatorów. Sztuczna miesiączka, nie? Są filmy, sztuczna krew. Bo ja już zawsze po prostu woda z tym, z sokiem malinowym, żeby było czerwone. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest za rzadkie, ale no po prostu idę w to. I tak spotkałam się, że jakieś filmiki wrzucałam do internetu, to i tak jest zachwyt zawsze, że o, czerwone, jak dobrze, że czerwone, więc już to cieszy, ale właśnie wiesz, zafrapowałaś mnie tym, że mogłabym tutaj jednak lepiej, kurczę, muszę pokombinować też, dzięki. Zestaw małego chemika, małej chemiczki trzeba zrobić w domu i szukać tej odpowiedniej konsystencji. A jeszcze są różne w różne dni miesiączki, nie? Przecież one się kolory różne. Słuchajcie, właśnie chciałam dać taką gwiazdeczkę, jak ty, Zuza, mówiłaś o maczaniu właśnie, bo pamiętam, że Stosi to zapamiętałam, bo ty, Stosiu, mówiłaś w pewnym momencie o syropie malinowym i jest taki syrop malinowy, który w sklepach dostępny, on jest bardzo, bardzo gęsty i on byłby całkiem zbliżony, ale nie kolorystycznie, tylko konsystencyjnie, jak gdyby zmieszać go rzeczywiście z jakimś takim glutem, którymi bawią się na przykład moje dzieci, też pokombinuję i chyba rzeczywiście zaangażuję dzieciaki w to, żeby stworzyć idealny przepis na wydzielinę miesiączkową, ale myślę sobie, że gdyby rzeczywiście spróbować stworzyć trzy kolory, czyli bordowo, brązowy, również dodać między innymi do tych podstawowych czerwieni, to byłoby naprawdę, naprawdę super. Weźmy się za to, zróbmy to, to będzie mega ciekawe. Dzięki wam za to. Opatentujmy tą miesiączkę. Ja w ogóle kocham to, że tutaj powstają przepisy na skrzepy sztuczne. Ale też chcę wam powiedzieć, że bo my w fundacji też mamy różne doświadczenie warsztatowe i te szkolenia były o tym właśnie, żebyśmy je gdzieś tam wypłaszczyły, żeby wszystkie nas miały doświadczenie, ale ja jadę jutro na swój pierwszy warsztat i tutaj, jak mówiłyście, to po prostu zapisałam już sobie całą stronę w kalendarzu, więc super. A propos tipów, co i jak robić. Ja bym też chciała spytać, czy osoby, które nas słuchają, oglądają, mają jakieś pytania albo komentarze, bo jak najbardziej można wpisać je w po prostu komentarz na Facebooku pod tym naszym wideo i włączymy je do rozmowy, bo już tak się powoli zbliżamy do godziny rozmowy, więc pewnie jakoś bardzo długo też nie będziemy przyciągać naszych gościń, ale jeżeli macie jakieś pytania, to jesteśmy totalnie otwarte. No nie wiem, myślę, że jeszcze tą kwestię chłopców na tych zajęciach bym trochę poruszyła, chociaż już dużo też powiedziałyście o tym, że w ogóle ci chłopcy często są. A też to się mówiłaś o tym, że z drugiej strony też nie ma tak, że to jest jakaś jedna recepta na to, że albo powinno być koedukacyjnie, albo oddzielnie, że jakby obie strony mogą być, oba wyjścia mogą być dobre, ale chciałam was dopytać, czy macie właśnie czy macie, nie wiem, jakąś na ten temat opinię, jak edukować, czy lepiej mieszać te płcie i tak dalej. A jeśli tak, to wtedy jak to robić, nie? A propos tego, że czasem między chłopcami i dziewczynkami też wydarzają się różne spięcia akurat przy takich tematach. Mogą się wydarzyć, ale nie muszą oczywiście. Czy tutaj chciałybyście coś dodać? Ja mam tak, że lubię tak, jak mam to u siebie zorganizowane, to znaczy, że mam zarówno lekcje wspólne, jak i mogę zrobić lekcje oddzielne. Aczkolwiek jest to dosyć duży problem taki organizacyjny dla szkół, że tak powiem, więc jakbym miała wybrać jedną wersję, to bym wybrała tylko koedukacyjne lekcje, no bo to jest po prostu wiedza, która jest potrzebna wszystkim i tyle, nie? Ale zauważam taką potrzebę, szczególnie właściwie tylko w podstawówce, w tych pierwszych klasach podstawówki, w sensie 4-6 mówię tutaj o WD-żytowych pierwszych klasach, że rzeczywiście te różnice w rozwoju wtedy są najbardziej widoczne, jakby różnice w takim podejściu, oczywiście statystycznie, tak, no bo to oczywiście, że każdy różnie, ale no to jest jakoś tam widoczne, myślę, że osoby, które pracują w podstawówce, widzą to też i myślę sobie, że to jest jakby jednak ogromny też plus, żeby stworzyć tej grupie menstruującej taką bardziej intymną też atmosferę, bardziej osobistą do dzielenia się jakimiś tam swoimi przemyśleniami, niepokojami i doświadczeniami i to jest coś po prostu bardzo wartościowego, nie?
tak samo jak wartościowe jest to, żeby oczywiście wszyscy dostawali tą wiedzę. Jak sobie teraz pomyślałam, to jest też czasem tak, że niektórzy nauczyciele, nauczycielki WF-u poruszają tematy związane z dojrzewaniem, no bo WF też jest wokół ciała. Ja znam też, mam koleżankę, która jest jednocześnie WF-istką i nauczycielką WDŻ-u i właściwie mogłaby być tam też taka przestrzeń, nie? Gdyby nauczyciel, nauczycielka się czuli jakoś tam gotowi, albo na przykład, nie wiem, właśnie nauczyciel WDŻ-u gdzieś tam by brał tą grupę na taką dodatkową lekcję, gdyby na przykład właśnie edukacja zdrowotna była tylko we wspólnych grupach, nie? I tak jak mówię, to absolutnie nie chodzi o to, żeby kogokolwiek chronić przed jakąś wiedzą czy ukrywać jakieś informacje, tylko po prostu te potrzeby są inne, tak? Chłopaki też może jakoś tam o coś zapytają, o co by nie zapytali w innej konfiguracji, bo na przykład nie chcieliby na przykład kogoś jakoś urazić, nie? No a mi mogą, nie mogą zapytać, no bo wiedzą, że jakoś tam łatwiej, więc ja sobie cenię te lekcje dzielone. I mówię, no idealnie jest mieć możliwość jednego i drugiego, nie? Bo z kolei osoby niemenstruujące też mają swoje potrzeby na ten czas, tak? I też są jakby jakieś rzeczy, którymi łatwiej się podzielić we własnym gronie. Aczkolwiek tutaj, jeżeli ktoś by pomyślał, nie, bo to się robi oczywiście problematyczne w przypadku dzieci transpłciowych i niebinarnych. I tutaj ja mówię wprost, nie mam na to dobrego rozwiązania. Rozmawiałam z kilkoma osobami, które też siedzą w temacie. Nikt nie ma na to dobrego rozwiązania. Więc dla mnie wtedy jest po prostu takie rozwiązanie ewentualnie pogadać z dzieckiem, zapytać, jakby się czuło lepiej, ale jeżeli no widzimy, że dziecko nie czuje się w ogóle dobrze z takim pytaniem, to nie, albo nie czujemy, że to jest okej, to po prostu tego nie robimy, bo tutaj koszt jest zbyt duży jakby wykluczenia kogoś, bo to jest taka sytuacja, gdzie włączenie ją tak naprawdę w którąkolwiek grupę jest, może być po prostu bardzo trudne. Aczkolwiek mamy też jakby młode pokolenie, już teraz właściwie nawet pokolenie alfa, tak, bo tak naprawdę najmłodsze dzieciaki w szkołach to już nie są zetki, ma też jakby inne podejście niż my do tego i są dzieciaki transpłciowe, niebinarne, które mają w ogóle luz wokół tego tematu bardzo. Więc myślę sobie, że to bardzo różnie bywa, ale no mówię, jeżeli jakby komukolwiek miałoby być po prostu przykro z tego powodu, to absolutnie bym tego nie robiła, nie? Więc jakby ktoś miał taką wątpliwość w głowie, bo nie ma tu po prostu dobrego rozwiązania uniwersalnego, tak. No i tutaj myślę, że ważne jest to, że w tym idealnym ja też byłabym za tym, że mamy część koedukacyjną wszyscy razem i te dzielone części, tylko właśnie nie na zasadzie jak często są nasze takie doświadczenia, ja mam takie też doświadczenie, moje pokolenie, że tak powiem, że jak już były dzielone, to właśnie wiedza była podzielona na te lekcje dzielone, czyli miesiączka była u dziewczyn, a nie wiem co było u chłopaków, bo mnie tam właśnie nie było, nie wiem co mnie ominęło. Więc te podzielone zajęcia, okej, ale żeby nadal dzieciaki wszystkie otrzymywały tą samą wiedzę, tylko bym te dzielone widziała bardziej właśnie w formie, przy mnie nazwę to kręgów takich, właśnie takich doświadczeniowych, spotkania ze sobą, super, tylko gdzie no właśnie jest miejsce na to, żeby to wszystko się zadziało, bo ja tutaj za to teraz, jak jestem tą wpadającą, chcącą nadrobić zaległości ze wszystkich lat, kiedy przychodzę do podstawówki czy do liceum, no to jednak zawsze w komunikacji ze szkołą zachęcam, żeby byli i chłopcy, i dziewczyny, żeby wszyscy otrzymali tą wiedzę. Też ja jak w ogóle miesiączkowe warsztaty prowadzę, to nie tylko właśnie ten część oczywiście taka biologiczna, anatomiczna, fizjologiczna, ale też taka doświadczeniowa. No ja gdzieś tam często najwięcej mówię o nim, o tym jak można się czuć, czego można, jakie są objawy miesiączki, ale to jest też dla mnie ważne, żeby właśnie chłopaki, ogólnie osoby, które nie miesiączkują, też właśnie miały tą świadomość, jak się osoby, o tej cykliczności, że też w trakcie cyklu można mieć inny nastrój i czy zmienia się trochę, że tak powiem, wygląd, to żeby to wszyscy wiedzieli też, bo jedno, żeby chłopcy wiedzieli faza folikularna, owulacja, ale drugie, żeby też wiedzieli dlaczego osoby miesiączkujące dookoła nich mogą też, inne rzeczy się w nich zmieniają, nie? Że ten aspekt doświadczeniowy tak naprawdę jest dla wszystkich też. I też to mam wrażenie, to wtedy jest fajne, bo wychowujemy wtedy takie osoby, które też są w ogóle empatyczne na bliskie osoby, że ta mama, ciocia może się źle czuje, bo ma miesiączkę. Też jak mówię, widzę też, kiedyś nawet usłyszałam od jednego chłopca, że powie mamie, bo jak ja powiedziałam, że miesiączka nie powinna boleć, to on powiedział, że jego mama co miesiąc bardzo źle się czuje i że on w takim razie jej powie, że ona ma iść do lekarza, że usłyszał, że tak nie musi być i nie powinno być. Więc że tutaj ten aspekt taki jest dla mnie ważny, żeby wszyscy to wiedzieli i jakieś takie
czułą rzeczywistość jakoś tworzy, żeby jakieś wzajemne zrozumienie było. No i w drugą stronę jakieś różne takie doświadczenia chłopięce, żeby też oczywiście dziewczyny o nich miały wiedzę, nie wiem, jakieś niekontrolowane erekcje, jakieś wytryski nocne i tak dalej, nie? To oczywiście w dwie strony ma działać. Wiesz co, bo tak było, jak właśnie przychodziły te panie z tych różnych firm, właśnie te 20 lat temu, no to one brały tylko dziewczynki. Takie były czasy, ja w ogóle nie oczekuję, że wtedy miało być inaczej. Ja nawet próbowałam się kiedyś dowiedzieć i dopytywałam na Instagramie, co robili wtedy chłopcy, ale jedyne informacje, które dostałam, słuchaj, że albo byli zwalniani, albo szli do biblioteki, albo byli, wiesz, pod opieką wychowawcy, nic nie robili, więc oni nawet nie to, że nie mieli o miesiączce, to w ogóle nie mieli nic o czymś swoim, nie? Więc mamy takie wyobrażenie, że jak to było dzielone, no to było tak bardzo niesprawiedliwie, nie? A chciałam się jeszcze odnieść do komentarza, bo mamy komentarz tutaj do osoby, która napisała, że stara się pomóc dziewczętom w Afryce i chciałam tylko zapytać, czy znasz Maję Kotalę, bo Maja Kotala działa właśnie w Afryce, robi warsztaty i takie broszury o tym, jak szyć podpaski wielorazowe, robi taki rajd, podczas którego zbiera też pieniądze na to. Było o niej dosyć głośno, ale jakby na wszelki wypadek mówię, bo jakby co, może jakaś tutaj pomoc. Ja też trochę ją wspierałam właśnie w tworzeniu jednej broszury, chyba jej jeszcze nie ma, ale Maja działa już tam od kilku lat. O, znam, a ja chciałabym super. Jeszcze was, dzięki Tosia za to, ja chciałam was jeszcze zapytać, ponieważ zanim ty, Zuza, powiedziałaś o tych wytryskach, to ja chciałam spytać właśnie, czy to jest pomysł, żeby gdzieś, jak łączymy te grupy, gdzieś zahaczyć o te właśnie polucje, o te wytryski, czy raczej nie, bo to jest jakieś takie powierzchowne tylko? Czy macie tutaj jakąś receptę? Bo to jest coś, co mnie na przykład bardzo interesuje. Ale mówisz, że w ramach edukacji menstruacyjnej? W ramach takich właśnie koedukacyjnych zajęć wokół miesiączki. Ja mam tak, że kiedy ja prowadzę te zajęcia, zawsze zaczynam od dojrzewania, że zawsze staram się w jakiś sposób włączyć i połączyć te dwie grupy, nie? Że jakby wszyscy jesteśmy w tym procesie, że różnimy się, różnie dojrzewamy, ale że wszyscy jesteśmy jakby w tym. I zastanawiałam się od jakiegoś czasu nad tym, czy wspominać o tych polucjach, czy gdzieś spróbować znaleźć tą przestrzeń, oczywiście mądrze ją umieścić, ale czy to jest w ogóle dobry pomysł? Ja uważam, że tak, bo to jest bardzo fajne, żeby pokazać jakby, że każdy ma coś i u każdego się dzieje coś. I ja na przykład robię to w ten sposób, że mówię im, że w trakcie dojrzewania bywa tak, i to jest ten przykład, że narządy testują sobie różne procesy, które będą im potrzebne w dorosłości. I tak jak mamy na początku większość cykli jest bezowulacyjnych, bo ciało sobie testuje już pewne procesy, ale niekoniecznie je robi, że tak powiem, na 100% właśnie, bo ta owulacja się nie zawsze dzieje przy tych pierwszych owulacjach, przy tych pierwszych cyklach, to tak samo ciało się uczy tak jakby tych erekcji i tych wytrysków. No erekcji nie, bo erekcje mają też bardzo malutkie dzieci, ale tych wytrysków, nie? I dlatego są te wytryski nocne, bo ciało sobie tak jakby uczy się i uczy się, akurat sobie wybrało, no całkiem spoko, że sobie wybrało w nocy, nie? No chyba nie wolelibyśmy, żeby to się działo w dzień, bo byłoby jeszcze trudniej, że sobie po prostu ćwiczy te rzeczy, nie? No, że jednak to jest zdrowe, żeby tam z tej prostaty raz na jakiś czas się to nasienie wydostało i organizm to sobie ćwiczy. I tak, tu sobie ćwiczy, tam się to ćwiczy, nie? Jakby pytam też czasami na początku klasy, jakby po co w ogóle jest dojrzewanie, po co w ogóle to ciało się zmienia, nie? No po to, żebyśmy mogli być płodni, nie? I oczywiście warto tutaj dodać, że nie każdy z tej płodności będzie miał ochotę w ogóle skorzystać, no ale biologiczny sens jest taki, nie? I więc to ciało się jakoś przygotowuje do tego. Fajny w ogóle wątek, taki psychologiczny, przygotowywania się do różnych ważnych rzeczy w naszym życiu. Ale to się dzieje po prostu w każdym organizmie, tylko na różny sposób, więc wiesz, ja mam inaczej, no bo ja i tak mam wcześniej lekcje o całym dojrzewaniu i tak później. Ale myślę sobie, że nawet gdybym miała wejść tylko na miesiączkę, to byłoby to, myślę, fajne, bo to by też pokazało, słuchajcie, to nie jest tak, nie, do tych osób, których to nie jest tak, że ciebie to w ogóle nie dotyczy, że to jest jakieś takie, nie, egzotyczne coś, co tylko te dziwne kobiety mają, nie? No bo tak chłopcy to postrzegają czasami, nie? Te dziwne twory. I no tylko to jest coś po prostu, coś takie typowe dla organizmu, tylko trochę inaczej wygląda w szczegółach, nie? I to też troszeczkę sprawia, że nie skupiamy się na tej jakby jednej grupie, czyli osób miesiączkujących, tylko trochę poza nią wychodzimy i że wtedy rzeczywiście ta edukacyjność jest
jakby nie tylko wytłumaczona tym, że bo my chcemy wam wytłumaczyć, jak to jest miesiączkować, tylko że w ogóle to jest dla nas wszystkich istotne, zarówno miesiączkowanie, jak i polucje. Totalnie to do mnie przemawia, zapisałam sobie też te rzeczy, które powiedziałaś i mam do was jeszcze jedno pytanie, chyba że Zuza chcesz jeszcze dodać coś w tych poluciach. Tak, chciałam też w tej dyskusji przed wokół tabu i wstydu z miesiączką, to jest oczywiście trochę coś innego, ale też tutaj na przykład właśnie ten wstyd, jakieś takie doświadczenie przed tej erekcji jest gdzieś tam łączące, choć muszę tutaj przyznać, że no z perspektywy osoby, która wchodzi i czasami nawet 90 minut to muszę upraszać, bo szkoła chciałaby w 45, naprawdę ledwo się wyrabiam z podstawową wiedzą na temat miesiączki, nie, że tutaj gdzieś tam, może to też w ramach tego tipa, bo też miałam sama na początku, jak prowadziłam edukację, warsztaty, że chciałam więcej, a czasami się po prostu nie da więcej i trzeba też zrozumieć, że nie obejmiemy wszystkich tematów, bo właśnie chciałoby się wejść w te wytryski, to chciałoby się też anatomię penisa od razu zrobić, żeby było wiadomo skąd ten wytrysk i w ogóle o co chodzi, a dziewczyny może niekoniecznie wiedzą jak to działa, no bo skąd, no i dochodzą nam tematy, nie? I tutaj się robi tego dużo. Więc powiem szczerze, jak ja mam półtorej godziny, 90 minut, w tym przerwę w środku jeszcze dla tych dzieci i dla siebie, to naprawdę ledwo często już na koniec jestem zsapana, żeby jeszcze im coś powiedzieć i żeby zakończyć warsztat, więc to też jest trudne i no znowu fajnie jakby można było, tak jak Tosia ma mega zazdroszczę, po prostu móc prowadzić zajęcia po swojemu, mieć program fajny i uwzględniać jak najwięcej. A ja zazdroszczę tobie, wiesz, dlatego że osoba, która wchodzi z zewnątrz, ma, wiesz, ten powiew świeżości, ja tego nie robię, bo nie jestem w stanie tego już robić czasowo w swoim życiu, a też właśnie sobie zdałam sprawę, że przychodzi coraz więcej takich zapytań, więc to jest jakaś zmiana na dobre, ale powiem ci, że to jest taki kawałek, którego ja zazdroszczę, bo jest się taką panią z zewnątrz, ma się taki, wiesz, wow faktor jednak, kto to przyszedł, kim jest i ojej, zobaczmy, a ja jestem, wiesz, opatrzona i w ogóle, i szczególnie w liceum, to już takie... Co mi ta pani, godzina w szkole dodatkowa, nie? W liceach zresztą wielu nie ma w ogóle tego przedmiotu też z tego powodu. Ja bardzo żałuję, bo to jest taki czas, gdzie no już naprawdę jest takie poczucie, że zaraz ich to będzie dotyczyło i jakby no poznawczo też mam takie poczucie, nie? Żeby im to wszystko powiedzieć i szybko słuchajcie o antykoncepcji, nie? Potem będziecie googlać, ja wam powiem. Ale no jakby jest, to jest jakiś minus, nie? Z drugiej strony mogę nawiązać relacje, co jest ogromnym plusem, dlatego jednak zostaję przy swojej wersji, ale mam nadzieję, że gdzieś mi się kiedyś uda to jakoś bardziej łączyć, chociaż nie wiem, bo doba się jakoś nie chce rozciągać. Ale słuchaj, w ogóle ogólnie da się to poniekąd łączyć. Ostatnio byłam w szkole. Nie, że jedna osoba, bardziej mi chodzi, że byłam w szkole, do której zaprosiła mnie nauczycielka WDŻ-u. I właśnie ona chciała, żeby, ona mówi, że ona obrabiała już miesiączkę tam na zajęciach z tymi klasami, ale ona chce, żeby właśnie jeszcze ktoś z zewnątrz, żeby może oni się poczuli trochę pewniej, te dzieciaki, żeby jeszcze raz im powtórzyć, bo to było, nie wiem, 2 lata temu omawiała z nimi to i zrobiła taki myk i uważam, że to też fajne, że ona tam jest na bieżąco dla nich, ale też może też inne osoby zaprasza do różnych innych tematów, żeby też był właśnie ten powiew świeżości, więc nie mówię, że jedna osoba ma robić wszystko, ale gdzieś tam można to łączyć. Robią tak ludzie tak i wiesz, i zapraszają ginekologów, i położną, a farmaceuty, czasami rodzice mają jakieś takie zawody też ciekawe, chociaż to i też ryzykownie, bo nie wiadomo co powiedzą tak dokładnie, nie? Ale tak, różne fajne rzeczy się dzieją czasami. Dobra, to dzięki wam dziewczyny za tę odpowiedź i ja mam jeszcze jedno do was pytanie, które mi też wyszło w trakcie, kiedy Zuza powiedziałaś o tych bólach i o tym chłopcu, który idzie mamie opowiedzieć o tym, że tak nie jest okej. Czy są takie rzeczy, takie totalne musty do powiedzenia podczas tych zajęć, jakby nie cykl, tylko takie rzeczy, które są rzeczywiście takimi warningami i wtedy warto iść do lekarza na przykład, albo że to nie jest okej, albo że to jest okej. Jakbyście mogły jeszcze tym się podzielić, co trzeba po prostu powiedzieć na warsztatach menstruacyjnych, myślę głównie na nich. Ja zawsze jedno hasło tak wielokrotnie powtarzam, że ta miesiączka może być dyskomfortem, ale właśnie nie powinna wykluczać, wyłączać z życia codziennego, że możemy sobie rozmawiać, co jest gdzieś tam objawem normalnym, co nienormalnym, ale jeżeli nasilenie na przykład spadku nastroju jest bardzo duże, to już wtedy staje się to nienormalnym objawem, więc jakby bardzo mocno chcę tak wkładać w te młode głowy, żeby słuchać tego swojego ciała i jeżeli coś zaczyna nam sprawiać bardzo taką naprawdę trudność i nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, to jest sygnał, żeby iść do lekarza, do lekarki i też właśnie mówię w kontekście praw pacjenckich. Po pierwsze tak staram się trochę
zdjąć strach z tego pójścia do ginekologa, ginekolożki, ale też ich informuję, że jeżeli mamy przed klasę siódmą, to są osoby tam 14-letnie, no to że tu ten rodzic musi być zgoda i tak dalej, czy opiekuna prawnego. Potem jak są ci tam 16-18, to też im mówię, że tutaj jest taka i taka sytuacja prawna, że część poradni pozwala papierowy kwitek i można chodzić samemu, nie? Że też daje te prawa pacjenckie, bo chyba wcześniej to nie padło, że to też jest dla mnie jakoś istotne. I to, że jest różnie i że każda osoba może mieć różnie i zawsze to jest takie dla mnie do podkreślenia też osobom, że mówię, ten okres może trwać 3 do 7 dni, cykl może być między tam 21 a 35, że tu jest naprawdę duży ten przedział, że ta pierwsza miesiączka może być też w tym przedziale tam nawet od 10 tak do 16 i że tu jest dużo pola na te różne doświadczenia. To są takie trzy rzeczy chyba, które dla mnie są zawsze taki must, że nie mogę o nich... Znaczy, o niczym nie mogę zapomnieć, ale te mi jakoś pierwsze przyszły do głowy, jeszcze takie dwa razy podkreślone. O. Dla mnie jest ważna ta uspokajajka o tym kolorze, że ten brązowy jest normalny, szczególnie na początku, bo to bywa bardzo duże zaskoczenie. A propos takich czerwonych flag, że tak powiem, no to właśnie jeszcze mam wrażenie, że dosyć dużo osób nie wie, a tak ma, że ta miesiączka powyżej 7 dni, powyżej 80 ml w sumie, powinna nas też wysłać do ginekologa, ginekolożki. Miałam także, jak o tym napisałam na swoim Instagramie, to chyba ze 3 osoby wysłałam. Właśnie te dane też bardzo się różnią. Widziałam nawet książki dla nastolatków, gdzie te dane były w ogóle jakieś zawyżone, nie wiem, 100 ml albo gdzieś tam jakoś bardzo dużo tego podanego, 80, nie? Ja wiem, że to jest często ciężko zmierzyć, no jak się nie korzysta z kubeczka, bo przy kubeczku jest łatwo, ale no są na to sposoby, da się też znaleźć, tak, że jeżeli się tam zmienia podpaskę co 2 godziny i ona jest rzeczywiście przepełniona, nie, czy tam też tampony, które są nie te najmniejsze i tak dalej, no to jest już za dużo i pójść i to, można po prostu w ten sposób też opowiedzieć, tak, wydaje mi się, że tego jest za dużo, jest tyle i tyle, policzyć, ile tych podpasek, ile tych tamponów, nie, no jeszcze o tym zespole wstrząsu toksycznego, nie, warto powiedzieć, też mówiąc, że to jest bardzo rzadkie, no ale bardzo niebezpieczne, więc wiedzieć po prostu, że to istnieje, jak to się może objawiać, I że w razie czego no to wyjmujemy ten produkt dopochwowy, bo to nie dotyczy tylko tamponów, wszystkich tych produktów dopochwowych, może dotyczyć, chociaż badań jest dosyć mało, ale jednak tak, dla bezpieczeństwa wyjmujemy i dzwonimy po pomoc, nie? Więc to warto wiedzieć. Aha, jeszcze ja pomyślałam o jednym, że tam nic nie jest w stanie, jakby tampon nie przejdzie do macicy, nie? To... I to nie tylko u młodszych dzieci, ja w liceum też to mówię, bo się omawia, no jest szyjka macicy i wtedy wychodzi miesiączka, plemniki w drugą stronę, dziecko się tamtędy rodzi, więc już się robi ta wizja, że ta szyjka macicy jest jakoś coś wsysa od tego tampona może ewentualnie, więc zawsze nie da się zgubić przedmiotu w pochwie, nie? I też uspokajam właśnie, że jeżeli jest trudno wyjąć przed tampon czy kubeczek i tam już te mięśnie się kompletnie pospinały, to można pojechać spokojnie do lekarza, lekarki i naprawdę to nie jest nic dziwnego i to się zdarza, że ktoś jedzie i tutaj ze stresu po prostu się tak mięśnie zaciskają, że naprawdę może być trudno wyjąć ten przedmiot, na przykład tampon, więc tutaj też te niby rzadkie sytuacje, ale też o nich mówię, żeby pokazać, że one też są spoko, nie? I mogą się zdarzyć po prostu. Dzięki. Dzięki wielkie dziewczyny. Super. Dzięki. No ja myślę, że chyba, że Ado chciałabyś jeszcze o coś zapytać, bo ja czuję, że może powinniśmy właśnie kończyć, skoro przekroczyliśmy jednak tę godzinę, a pytań widzę, że na czacie nie ma. Moja głowa jest już większa znowu, że za każdym razem, kiedy spotykam się z dziewczynami, też z chłopakami, ale z osobami, które się znają na tym i mają doświadczenie i robią edukację na co dzień, to za każdym razem moja głowa staje się coraz większa i dziękuję, bo w każdej takiej rozmowie wychodzą nam nowe rzeczy, nowe inspiracje. Też zajawię, że Ewa z naszej fundacji była w Hiszpanii podczas erasmusowego projektu i poznała edukatorkę z Hiszpanii i my zrobimy spotkanie z nią, ponieważ ona ma jeszcze inne eksperymenty, inne doświadczenia, inne metody edukowania miesiączkowego, super ciekawe z tego, co słyszałyśmy, nie będę teraz dzielić się konkretami, bo chciałabym się móc podzielić już szerzej i na pewno wrócimy, bo okazuje się, że ta edukacja miesiączkowa może być jeszcze szersza, jeszcze bardziej inna, więc to też jest super ciekawe. Wielkie dzięki. Dzięki.
No ja ze swojej strony też podziękuję. Już też nie będę tu zagadywać, ale super robotę robicie i kibicuję nam wszystkim, żeby po prostu też to się wydarzyło trochę, prężnie się wydarzało jakby odgórnie ze strony państwa, żeby jednak aktywiści, aktywistki no nadal to robiły, ale na przykład po prostu w ramach dogadywania szczegółów, dokładania tej wiedzy, a nie jakby po prostu robienia czegoś za szkoły, więc no mam nadzieję, że po prostu idziemy w tym kierunku. Dzięki wam bardzo. Nie wiem, czy chcecie jeszcze coś wy dziewczyny dodać od siebie, a jeśli nie, to będziemy kończyć i też bardzo dziękujemy naszym tłumaczkom oczywiście. Ja bardzo dziękuję, też mogę jeszcze dodać, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, bo działa i ma jakieś wątpliwości, to też zapraszam, można do mnie pisać i ja sprawdzam i odpisuję i pamiętam do dzisiaj właśnie opowieść od nauczyciela, dostałam wiadomość właśnie, że chce zrobić, wiecie, pudełeczko, skrzyneczkę u siebie i tak się zastanawia, do kogo uderzyć, gdzie zacząć, nie? I tam jakimiś radami się podzieliłam, nie? Że może do samorządu, może jakiegoś mieć sprzymierzeńca jeszcze wśród nauczycieli. I wiem, że ta skrzyneczka się tam pojawiła, więc zachęcam, powiem co mogę i będę trzymać kciuki. Dzięki ci serdeczne, Tosiu, to ja jeszcze ostatnie, tak bardzo szybko już i na koniec. Gdzie twoją książkę kupimy jeszcze, powiedz tylko. Wszędzie, w sensie wiesz, skąd się biorą dzieci, ale tak naprawdę wszędzie. Empik, Allegro, co tam chcecie. Dobra, to zabieram się do szukania. Dzięki wielkie dziewczyny. Dzięki. Dzięki.